witam w kolejnym Vlogmasie! Tak, wiem, że u nas Vlogmas jest dość poszarpany, ale u nas nic nie jest normalne, więc też Vlogmas codziennie nie będzie nagrywany. Ale generalnie, wiecie, mi się wydaje, że jednak... To nie u każdego tak wygląda, że po prostu to jest, codziennie jest mega świątecznie, same bombki, pierniczki, kalendarze adwentowe. U nas nic nie jest takie jak na większości YouTube'ów i Instagramów, więc... nie jest idealnie posprzątane, nie piekę świątecznych ciastek, gdyż nie mam piekarnika. Mamy miniaturkę choinki i jesteśmy z tego dumni. Do tej pory nie wciągnęliśmy bombek, kupiliśmy w Jusku 4 łańcuchy, ale okazało się, że jest to za mało. Zresztą jak widać, Krzysiu tutaj chynął te łańcuchy. To nie tak, że was opuściłam, ale po prostu nie miałam czasu kiedy tego zmontować, więc montuję to teraz. Zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że się trochę zrekompensuję. Ale się udrapałam, zrobiłam sobie nowe paznokcie i się udrapałam. Pomysł jest taki, że mamy montować wiatrak. Tamten. Pokazuję wam przed, jak to wygląda. Muszę wam pokazać to w taki sposób, bo ze mnie jest kurdubencją. Jak tak widzę twoją minę, to nie wróży to niczego dobrego. Uwaga, podczas podłączania elektrycznego. No. Może ci zgnieść palce. Może zacząć działać wiatrak. No co ty gadasz, tak tam pisze? No. Czemu idziesz z tym smakołekiem na górę? Wygląda, żebyś paliła fajkę. A kocica papierosa upaliła kawał nosa. No, masz to jeść w koszyku, a nie w łóżku. W łóżku jemy tylko my. Możesz włączyć? Spróbować? 14 sekund. Nie masz tam nigdzie palców? Nie, trzymam dobrze. No. Mamy wiatrak. Dręgą. Teraz już mogę nagrać, bo się mogłam ruszyć. Bada bumc. Niespodzianki skończyły się fajerwerkami na podłodze. Przynieś coś, Marcie, fajnego, dobrego. Ja odwiozłam Krzysia. Teraz jadę na zakupy. Z tego co widzę, niewiele zostało w aparacie, jeżeli chodzi o akumulator, chociaż ładowałam, ale widocznie za krótko. Także, no nie wiem, czy uda mi się cokolwiek nagrać. Na razie stoję w korkach, także trzymajcie kciuki. Ja wróciłam na stare śmieci do siostry. Także no, w tym momencie wymieniłyśmy się lokum. U nas widoki drzew, a tu widok miasta. Który widok dla was jest bardziej uspokajający? Wróci moja siostra, bo pojechała, a przy aktualnym oblężeniu i ruchu drogowego to nie wróżę szybkiego powrotu do domu. Kota tu mam jeszcze. I dostałam dla kota takie coś. I kot jak zobaczył takie coś, to patrzcie co zrobił. Kocie, mam dla ciebie coś. Maja, to jest dla ciebie. Chcesz? Przed chwilą miauczała. O, właśnie tak. Kocie, bo ja nie umiem tego otwierać. Nie włoś się na mnie, staram się. Ale nie wchodź wyżej. Może tak sobie razem posiedzimy, bo nie umiem tego otworzyć, wiesz? Zjadłaś już? A łapkę daj. Daj łapkę. Kocie łapkę. Daj łapkę. Łapkę. Nauczymy kota łapkę. Zaczyna mnie jeszcze warczeć. Kocie, ty się nie lubisz tak chyba. No tam głaskać to ty się lubisz, ja tak wiem. Koty się lubią głaskać. O, a za uszami też się lubią drapać. Tu. Słyszałam, że koty tu lubią. Zawsze mi tak dziadek mówił. Właśnie tu. I chyba ty też tak lubisz, nie? Kici, kici, miau, miau. Kici, kici, miau, miau. Kici, kici, miau, miau.
Miau, miau. No właśnie, ja tak robię. Ja bym tak ją mocno spłuczyła, ja nie mogę tak spłuczyć. Pokażę rybą choinkę, pokażę ci choinkę. Jaką choinkę? Pokażę wam choinkę, którą chciałam mieć od roku. Przestań, widzę twoją minę, mi się ona podoba. Będą sobie świeczuszki, że to się pięknie mieni, że to się pięknie wyglądało obok naszego telewizora. No. Jak obok telewizora? Fajne to jest, że się oświeca, no nie? Jeśli się wchodzi. Kupiłam też te, takie świąteczne zapachy. Który będzie ładniejszy. Zapach, co to jest zapach świąt? Świąteczny to jest jabłko z cynamonem. Nie mam piekarnika, to sobie jabłecznik tutaj kupiłam. Zapach ciasta. A to nie wiem, co to jest. Dream by the fire. Trochę nie brzmi, co nie? Ale to chyba jakaś choinka będzie taka płonąca. Musi ładnie pachnieć. A w taki sposób sprawdzamy, czy meble nam pasują do tamtej ściany, gdzie Marta siedzi. No tak, no rozwiałoby się. To byłoby lepiej. Gdyby miała tak ze 150, to by było super. A ta 130 to jest takie minimalne, a i tak musielibyśmy chyba zrobić odstęp od tego, od witrynki, bo by to głupio wyglądało. Bo telewizor wychodziłby poza... Kupiliśmy choinkę! Żywą w tym roku! I mamy mojego brata! Może jest ta muzyka w tle? A tutaj też gwiazdy betlejemskie! Kupiliśmy w końcu! Pomóż Krzysiowi! Doglądaj, jak on tam ubiera tą choinkę. Możesz rozglądać. A ja się wzięłam za prasowanie. Now it's getting closer, I can't wait. Gonna make this holiday as perfect as can be. Just wait and see this Christmas vacation. It's all a house. Przykleiliśmy lustro. Myślisz, że to się trzyma na tych, czy to jak to zjedzemy? Nie, no przecież nie może się trzymać na tych, nie żartuj nawet. Tyle taśmy. Ale to był dobry pomysł, od razu. Tak, tak, idealny pomysł to był. No. Stresuję się. Może to przyjemne. Prawie w kamerę. Jest tak lubisienko. Ja pobiję. Udało mi się. Tam nie widać lustrze. Wieszamy karnisz! Moi drodzy, wieszamy karnisza. Jesteśmy trochę zestresowani, gdyż chcemy go powiesić nad tym oknem. I musi on być dość wysoko, ze względu na to, że lecą nam tam kable. Chodź zobacz jeszcze na górę. Ile tam tego wystaje, że tam jest jakiś łeb? Nie myślałem, że jakikolwiek problem jest. Do góry kamera, bo jest góry też. Do góry, patrzcie jaki mamy piękny malowany sufit. Tutaj, to co teraz jest, to co tak wystaje, masz tutaj dwa kołki i jest to ponad 20 cm, kochanie. Ponad 25 cm. To. No nareszcie je złapałam. Nareszcie trzy. Po ogródku, no. Dobrze, że nie mam zasianych marchewek. O Boże, jakie dalenie. Daleń! Delusia! Patrz, koleżanki do ciebie przyszły! Zerniny! O Jezu, jakie to są słodkie stworzenia, naprawdę. A tu tyle tego biega. Biedaczki głodne. Z
Co ja bym mi mogła tutaj dać? Ej, bo ci kumple uciekli! Kumple ci uciekli! No, tam poszli za siatkę w lewo. W lewo popatrz. Lewo. O tam, właśnie tam poszli. Tak. Tyle w tym vlogmasie. Mam nadzieję, że wam się podobał, że nadrobiliśmy wszystkie te braki, że jest świątecznie, był u nas mój brat, było mega świątecznie. No i co? Żegnam się z wami znowu sama. Witam się sama, żegnam się sama. I do zobaczenia w kolejnym.